Na targach książki w Kędzierzynie Koźlu wraz z nami pan Leszek Gnoiński, redaktor muzyczny, filmowiec, autor książek. Witam. Dobry wieczór. Już. Po pierwsze, no jak Kędzierzyn Koźle, to nie jest pana pierwsza wizyta w naszym mieście, ale chyba pierwsza na targach książki, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, nie byłem wcześniej na targach książki, ale w Kędzierzynie Koźle byłem kilka razy, chociażby na Mocy Muzyki 2 lata temu, czy chociażby tam ze 2-3 miesiące temu byłem też na koncercie w klubie Kamelon? Bardzo fajnym klubie. Słyszałem, że przynosi do Koźla spod Kędzierzynia. Korzystając z tego, że jesteśmy na targach książki, ale rozmawiamy z osobą, z chodzącą encyklopedią muzyki, jak ważny jest tekst w muzyce? W muzyce rockowej tekst jest podstawowy, razem z muzyką oczywiście, bo to jakby są dwie rzeczy, które współbrzmią ze sobą. I jak popatrzymy na muzykę polską rockową z lat 80., a o tym są książki, które ja piszę, bo Republika tworzyła właśnie w tym czasie, to ten tekst był komentarzem do rzeczywistości, która wtedy była. Dlatego on był taki ważny. To był głos pokolenia, to był głos sprzeciwu, to był głos, który opowiadał o tym, co się dzieje wokół. To był głos, który świetnie to komentował i potrafił bardzo dobrze skrytykować i ocenić ten czas, więc tekst jest bardzo ważny w muzyce rockowej. Może teraz troszkę stracił na wartości, teraz prędzej hip-hop taką rolę przejął, takiego opisu rzeczywistości, choć też to się zmienia. Trochę wyrazu buntu? Tak, no to był wyraz buntu, bo akurat w latach 80., bo możemy się cofnąć do tych lat 80. ze względu na właśnie Republikę, o której książkę napisałem, to był przejaw buntu również. Wtedy trafiło się wyjątkowe pokolenie muzyków i wyjątkowe pokolenie fanów. Ludzi, którzy szukali właśnie takiego buntu w muzyce, a muzycy potrafili pokazać, że są po tej samej stronie i ten bunt podchwycić. Kto był najlepszym tekściarzem na polskiej scenie muzycznej? Ani muzyka, ani tekst, ani w ogóle sztuka to nie jest kwestia wyścigu, więc nie można powiedzieć, kto był pierwszy, kto dobiegł pierwszy. To nie jest bieg na 100 metrów przez płotki, tylko to jest kwestia bardzo subiektywna. Jeden uzna, że Ciechowski był najlepszym tekściarzem, a ktoś inny, że to Mogilnicki, a jeszcze ktoś inny powie, że Janerka. Ja nie potrafię wskazać, kto był najlepszym tekściarzem, bo ich, tych wybitnych, jest przynajmniej kilkunastu i każdy potrafił swoimi tekstami zmienić rzeczywistość i ją świetnie opisać, więc ja się tego nie podejmuję. Mówiliśmy o pana książce na temat Republiki, ale też napisał pan książki o zespołach Mysłowic, o Kaziku Staszewskim, o AC Drinkers. Mówi pan o hip-hopie, wcześniej rozmawialiśmy o black metalu. Czy są jakieś granice gatunków muzycznych, które pan nie przekracza, czy interesuje pana wszystko? Gatunki muzyczne zostały określone przez dziennikarzy muzycznych, moich kolegów w sumie, tak, aby określić to, co słyszymy. Ale muzyka jest częścią sztuki, jest elementem tej sztuki i nie powinno się jej dzielić na gatunki. Ja uznaję muzykę za dobrą i za złą muzykę, za tą muzykę, która chwyta mi za serce i za tą muzykę, obok której przechodzę obojętnie, więc dla mnie nie ma jakichś gatunkowych ograniczeń. Po prostu słucham ją bardzo szeroko, od muzyki klasycznej po właśnie black metal. Nie ma dla mnie żadnych granic, które dzielą. To jak odróżnić tę wspomnianą złą muzykę od dobrej muzyki? W ogóle da się? Da się, chociażby ze względu na przykład, nie wiem, na teksty, bo wiadomo, kiedy mamy ten tekst, który mówi o niczym, czy jest rymem częstochowskim, a kiedy ten tekst jest dobrą poezją, która do nas trafia. Zresztą tak jak powiedziałem, no to jest kwestia subiektywna. Każdy ma swoją wrażliwość i każdy przez tą wrażliwość jest filtrowana ta sztuka. Co innego dla pana będzie ciekawe, a co innego będzie dla mnie. Ja jestem dziennikarzem muzycznym i filtruję przez moje doświadczenie te rzeczy, które słyszę,
i te rzeczy, które mi się podobają, staram się pokazać w swoich tekstach te rzeczy, które uważam, że warto je promować, warto je pokazywać, bo to są albo ciekawe zjawiska, albo bardzo fajni twórcy. I może tutaj to moje dziennikarstwo i ten subiektywizm na coś może się przydać, bo zresztą pytanie, czy ktoś by chciał tego słuchać, bo może akurat każdy ma swoje, swoją wrażliwość, każdy ma swój, swoje subiektywne spojrzenie na muzykę, na sztukę. Każdemu może się podobać coś innego, więc ja mogę służyć tylko jako jakiś tam doradca, ewentualnie recenzent, a nie wskazywać jakiś dróg rozwoju, tak? Bo to jakby nie do mnie należy już. Jak pan wybiera zespoły, o których potem powstają pańskie książki? A to są bardzo różne sytuacje, bo często nie ja wybieram, tak? Bo w przypadku Acid Drinkers na przykład wybrał mnie Lica, który usłyszał, że miałbym ochotę taką książkę napisać, ta moja ochota była wyrażona koleżance, która była w firmie płytowej i ona go mu powtórzyła. Kazik zaproponował mi książkę, ponieważ mu się spodobała książka Acid Drinkers, na przykład, tak? Myslowic sam zaproponowałem książkę, chociaż to było skonsultowane z menadżerem ówczesnym Myslowic i on jakby chciał, żeby ta książka powstała. Przy Republice sam doszedłem do wniosku, że chciałbym to zrobić i wysunąłem propozycję Jurkowi Tolakowi, a potem całemu zespołowi. Więc to są bardzo różnie. Musi to być zespół, który ma coś ciekawego do powiedzenia, który jest ważną częścią historii, który nie jest bezbarwnym zespołem, tak? To są muzycy, którzy muszą coś mieć do powiedzenia, a ich historia musi czegoś uczyć, bo każda z tych książek jest w pewnym sensie książką historyczną, pokazuje tło, które było wokół tego zespołu, czasy, w których oni tworzyli. Zawsze jest tak, że sztuka jest częścią tej rzeczywistości, w której powstaje. Nie można jej od tego oderwać, tak jak sztuka. Nie można sztuki oderwać od rzeczywistości, w której powstaje, ponieważ jest odpowiedzią na to, często komentarzem. I to samo właśnie z muzyką rockową, więc dla mnie bardzo ważne jest to, żeby pokazać tą rzeczywistość, w której to powstawało. W przypadku Republiki, w przypadku Acid Drinkers, Kultu czy Myslowic, było to bardzo ważne.